Bartek dał się poznać mieszkańcom jako ranny ptaszek, dbający o to, żeby w domu było czysto i schludnie. Ludzie! Czemu wy śpicie? Natomiast Madzia wprawdzie przywiązywała wagę do piękna, jednak chodziło tutaj o jej piękno. Bartek okazał się mistrzem tradycyjnej kuchni. Madzia odkrywała tajniki kuchni egzotycznej. No ciekawe to będzie, powiem wam. Czy myślisz, że to tak będzie lepiej? I z tego musimy oczyścić. Ale czemu mamy to wyrzucić? Myślisz, bo to są wnętrzności. Tak, bo to żywe jest. Tak. Ja bym zjadła wszystko, no ale okej. Wielki brat stawiał ich przed trudnymi wyborami. Za jakimi rzeczami najbardziej tęsknisz w domu wielkiego brata? Najbardziej brakuje mi muzyki. Konturówki. Za 10% mocy baterii dostaniesz na godzinę odtwarzacz z muzyką. To ja dziękuję. Nikt na tym nie zyska. Dziewczyny tylko niestety zostaną porażone prądem. Wielki brat dostarczy ci do domu twój wymarzony kosmetyk za jedyne 10% mocy baterii. O, super. 10% to fajnie. Kopło? Przepraszam. Madzia wykazała się dużą emocjonalnością. I teraz tak, na pewno w gangu słodziaków w tej chwili jest Kasia oraz Madzia. Ja coś takiego nie lubię, ja się z tym źle czuję. Chodź, ja ci coś wytłumaczę. Chodź, Grupy, bo ja nie należę do żadnej. Ale musiał dziać, żeby zobaczyć, co to jest. Wszyscy byli. Bartek z kolei niezwykłą wrażliwością. Mój synek jest w finale Pucharu Irlandii. Dziękuję, wielki bracie. Jestem ci wdzięczny do końca życia. O Jezu, nie. W trakcie programu mierzyli się ze swoimi fobiami. Super, o Jezu, mega się cieszę. Z różnym skutkiem. Dla każdego z nich odliczanie dni do końca programu miało inną wagę. Oni odliczają do końca. Ja odliczam, żeby nie było końca. Ja mogła tak jeszcze długo pomieszkać. Ja nie utrzymam. Nie jestem zadowolona z tego, że wracam do domu do czterech ścian i po prostu patrzę na te cztery ściany i mi się chce płakać. Życie ci ucieka. No, teraz już nie. Bo tu jestem. Takiego detektywa jak moja żona jeszcze w życiu nie poznałem. Ona potrafi przez telefon wyczaić, że jest grane. Powiem wam, że jak zaczął Hanys rozmawiać o tym, o tym wszystkim, to mi się od razu tak rodzinnie zrobiło i mi się tak się... Widzicie, wy macie w drugą stronę.